Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. I zanim zaczniemy temat dzisiejszego odcinka, chciałbym na wstępie przestrzec osoby, które są bardzo wrażliwe na temat krzywdy dzieci oraz ich śmierci. Wiem, że na moim kanale są osoby, które niestety nie tolerują tego typu treści, źle się po nich czują. Pisaliście mi nieraz w komentarzach, że zostawiacie lajka, ale nie odsłuchujecie, ponieważ no niestety nie wszystkie osoby mogą słuchać o takiej tragedii, dlatego ostrzegam, że materiał tutaj, ten temat, który jest poruszany, będzie naprawdę mocny. Zapraszam bardzo serdecznie do tego wstrząsającego podcastu. Październik 2023 rok. 3-miesięczna dziewczynka z Koła, województwo wielkopolskie, trafia do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Lekarze oczywiście zawiadamiają policję, gdyż rany wyglądały na powstałe wskutek przemocy. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali rodziców dziewczynki. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala w Poznaniu. Jak później poinformowała policja, obrażenia dziewczynki nie były spowodowane pobiciem. Matce dziecka zostały przedstawione zarzuty nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które stworzyło realne zagrożenie życia. Dziewczynka miała poważne obrażenia czaszkowo-mózgowe. Potraficie w ogóle sobie to wyobrazić, coś takiego? 3-miesięczne dziecko. Bezbronne dziecko trafia do szpitala z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi. Przecież to samo to brzmi naprawdę, no nie wiem jakich tutaj słów mogę użyć. I niestety, 3 listopada dziecko zmarło. Jak podaje portal ekoło.pl, około godziny 12 poznańscy lekarze stwierdzili śmierć pnia mózgu 3-miesięcznej dziewczynki. Zlecona zostanie także sekcja zwłok. Biegły wyda opinię przed postawieniem pierwszych zarzutów matce dziecka. Artykuł pochodzi ze strony poznań.tvp.pl i był napisany 3 listopada. 3 dni później nastąpiła aktualizacja, czyli 6 listopada możemy przeczytać taką treść. Zosia z Powiercia zmarła w piątek w poznańskim szpitalu, do którego trafiła prawdopodobnie w wyniku pobicia. 21-letniej matce postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała dziecka, teraz zostanie on zmieniony. O tym, że obrażenia są podejrzane, policję zawiadomili lekarze z kolskiego szpitala, do którego najpierw trafiła Zosia. Już wtedy zatrzymano 21-letnią matkę dziecka i postawiono jej zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rodzina, w której wychowywała się Zosia, była pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję o ewentualnej zmianie zarzutu wobec matki prokuratora podejmie na podstawie opinii biegłego po sekcji zwłok dziecka. Ta odbyć ma się jutro. Jeżeli chodzi o ten artykuł, nic więcej nie znalazłem. Nie mogę znaleźć wyników sekcji zwłok dziecka. No niestety, ale żaden z artykułów też za bardzo nie kwapił się do tego, aby po prostu dowiedzieć się, jakie były wyniki sekcji zwłok. Myślę, że każdy wtedy powiedział ok. Jeżeli rodzina była pod opieką Gminnego Ośrodka Społecznego, czyli patologia jednym słowem, pewnie matka pijak, ojciec pijak, zrobili krzywdę dziecku, no i finał niestety znamy i temat, jeśli chodzi o media, został zamknięty. Aż do 4 października tego roku. Jak możemy przeczytać na stronie goniec.pl, prokuratura przekazała w piątek wstrząsające ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci 3-miesięcznej Zosi z wielkopolskiego Koła. Jak się okazuje, to nie matka, a babcia dziewczynki jest odpowiedzialna za śmierć wnuczki. Dziecko miało być katowane. Na jaw wychodzą tragiczne szczegóły. I powiem wam, że tutaj w pierwszym momencie, jeżeli dziecko zmarło w listopadzie tamtego roku, my mamy początek października tego roku, wyobraźcie sobie, jak długo trwało śledztwo. Przecież to jest przerażające, ile czasu było potrzebne, aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę
zawinił, kto doprowadził do śmierci tej małej dziewczynki. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że w październiku ubiegłego roku do szpitala trafiła dziewczynka, 3-miesięczna Zosia, trafiła do placówki z bardzo poważnymi obrażeniami, czyli to, co przekazałem wam wcześniej. Ślady na ciele wskazywały, że może być ofiarą przemocy domowej. O wszystkim powiadomiono służby. Zosia została przetransportowana do specjalistycznego szpitala w Poznaniu i niestety lekarzom nie udało się jej uratować. Tu jeszcze dodane jest, że lekarze walczyli o zdrowie dziecka przez kilkanaście dni. Teraz prokuratura przekazała najnowsze, szokujące ustalenia. Za tragedią odpowiedzialna ma być 61-letnia babcia dziewczynki. Dopisane jest, że dziecko było katowane. Prokurator Ewa Woźniak przekazała informację po uzyskaniu opinii biegłych i kolejnych przesłuchaniach. Zarzuty w sprawie śmierci 3-miesięcznej Zosi przedstawiono jej 61-letniej babci. Kobieta miała opiekować się dziewczynką oraz jej starszym rodzeństwem w czasie, gdy 21-letnia matka pracowała. Czyli tak jak mówiłem chwilę temu, pierwsze skojarzenia były w tę stronę, że kobieta po prostu jest no, alkoholiczką, nie bójmy się powiedzieć. A tutaj możemy wywnioskować, że kobieta, skoro kobieta pracowała, to być może nie była jakąś patologią, mówiąc najogólniej. I zobaczcie, że teraz, dopiero po roku czasu, możemy mniej więcej coś trochę więcej dowiedzieć się o tej matce, tej dziewczynki, bo z poprzednich artykułów, tych przed roku, no to każdy pewnie już swoją opinię wyrobił na temat tej rodziny i pewnie gdyby nie ukazał się ten artykuł z Gońca, być może podejrzewałbym, że faktycznie ta rodzina była jakaś, no nie wiem, rodziną alkoholików i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy dalej, zobaczmy, czego dowiemy się więcej. Według ustaleń śledczych, babcia znęcała się nad wszystkimi dziećmi. Miało to trwać od marca 2021 roku. 61-latka miała między innymi szarpać dziewczynkę za ręce, silnie uciskać jej klatkę piersiową, potrząsać nią, uderzać po głowie oraz innych częściach ciała. I naprawdę, czytając to, aż się we mnie gotuje. Gdzie była matka? Gdzie był ojciec? Czemu tego nikt nie widział? Albo nie chciał widzieć? Nie rozumiem tego. No, ale idźmy dalej. Śledczy przekazują ponadto, że na kilka godzin przed przyjęciem Zosi do szpitala w Kole babcia miała kilkukrotnie uderzyć 3-miesięczną wnuczkę pięścią w głowę i uderzać jej głową o twarde, płaskie podłoże. I powiem wam, że gdy przygotowywałem podcast o Dagmarze Kaźmierskiej, kiedy ona biła po brzuchu kobietę w ciąży, to powiem wam, że chyba tyle emocji Dagmara nie wywołała we mnie, co ta 61-letnia babcia, nie mogę powiedzieć inaczej. Wiadomo, YouTube, chętnie bym się otworzył, odpalił, ale no niestety nie mogę. Jak może kobieta, babcia, która babcia, jak każdy, kto miał babcię, wie, że babcia zawsze była fajna, dużo dawała jeść, nie pozwalała wyjść głodnym. No, każdy ma obraz babci, przeważnie ten miły obraz. A tu po prostu to jest obraz zwykłej psychopatki, która moim zdaniem powinna z automatu dostać karę śmierci. Za takie coś. 3-letnie dziecko. Każdy, kto ma dziecko, kto ma dzieci, wie, że takie 3-letnie dziecko, no to co tutaj więcej dodawać? Mała, bezbronna dziewczynka, a ta psychopatka uderzała głową, jak tu jest napisane, o twarde, płaskie podłoże. No aż we mnie się gotuje. 61-letnia kobieta usłyszała już zarzuty o znęcaniu się nad dziećmi oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią. Nie przyznaje się do winy. Wszystkiemu zaprzecza, informuje prokuratura. Jak informują śledczy, zmieniono zarzuty postawione matce zmarłej 3-miesięcznej Zosi. I tutaj mamy tekst, który wypowiedziała pani prokurator. Wiedziała, że babcia źle opiekuje się dziećmi, a mimo to pozostawiała je pod jej opieką, czym naraziła je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 61-letniej kobiety 3-miesięczny areszt. 21-letniej matce zmarłej Zosi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Babcia od 5 lat do dożywocia. I tak właśnie kończy się artykuł Gońca. Oczywiście link do tego materiału, także link do materiału, którym posługiwałem się wcześniej, będzie w opisie. Możecie sobie tam wejść, przeczytać. Ale wyobraźcie sobie, do czego, ja nie wiem, ja nie mogę sobie tego jakoś poukładać. Ale najgorsze jest to, że matka dziecka, tak jak tu jest napisane, wiedziała doskonale, co ta babka, co ta baba robi dzieciom. Mimo tego pozostawiała te dzieci pod opieką, przecież to jest jakaś komedia. Rozumiem, dziewczyna pracowała, rozumiem, nie miała na opiekunkę, bo tutaj nawet nic nie jest wspomniane o ojcu dziecka. Być może żyli w separacji, być może to było jakieś tam partnerstwo, które się rozpadło i po prostu, które no nie mieszkało razem. No nie wiadomo, no tam możemy gdybać, nie wiemy jak tutaj wygląda sprawa między ojcem a matką dziecka, ale jeżeli ta kobieta, mimo że nie miała innej możliwości niż zostawić dzieci z babcią, i iść do pracy, no to chyba w tym momencie praca nie była najważniejsza, skoro wiedziała, że ta kobieta katuje jej dzieci. Ona szła do pracy i miała świadomość, że w tym momencie dzieci są bite, tak? Że dzieciom jest źle i ona tak sobie spokojnie tam pracowała. No to jest przerażające i to, że kobieta, że kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, moim zdaniem to jest za mało. Za takie no zaniedbanie, za takie olanie sobie. Nie wiemy też, jaka tak naprawdę ta kobieta jest. A może ona w ogóle nawet nie myśla. A dobra, zostawiła to dziecko, poszła do pracy, miała wszystko gdzieś. No ale jak wracała do domu, no to widziała pobite dzieci. To jest, ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tego typu ludzi. Dla takich ludzi powinna być od razu bardzo wysoka kara. Powinna od razu lecieć do ciężkich robót, może by zmądrzała, a może nie, chociaż już teraz, czy ona zmądrzeje, czy nie, i tak już jest za późno. Oczywiście tutaj nawet nie ma dyskusji, że nie wiadomo też, bo tu jest napisane, że reszta dzieci, a też nie wiadomo ile tych dzieci było poza tą małą Zosią, no ale te dzieci na pewno powinny od razu iść do rodziny zastępczej, no bo żyć z taką matką, nie, no to nawet tutaj nie ma żadnej opcji, a babcia, tak jak zawsze powtarzam, tacy ludzie, kara śmierci, a babci od 5 lat do dożywocia grozi. No dajcie spokój, jakby dostała 5 lat, to by była kpina wymiaru sprawiedliwości. Jeśli prokuratura ma niezbite dowody na to, że to ona katowała dziecko, to o czym my tutaj mówimy? A musi mieć takie dowody, skoro kobieta wyłapała 3-miesięczny areszt. No to musi mieć jakieś poważne dowody na to, że kobieta dopuściła się no śmierci dziecka poprzez pobicie, znęcanie się. Być może za chwilę dowiemy się o jakiejś chorobie psychicznej, która być może ją troszeczkę wybroni. No ale wtedy co? Matka wiedziała, co robi babcia. Może wiedziała o jakiejś chorobie psychicznej, co dopuściła, doprowadziła do tego, żeby dzieci zostały z tą babcią. Przecież to jest chore. Mam nadzieję, że prokuratura bardzo surowo potraktuje jedną i drugą osobę, bo to się w głowie nie mieści, jak w ogóle można 3-miesięczne dziecko pobić w jakikolwiek sposób, czy jest to bicie głową o twardą powierzchnię, czy to jest bicie ręką, no czymkolwiek, samo uderzenie, nawet klapsa dać takiemu dziecku, to jest chore i takich ludzi powinni od razu, jak to się mówi, od razu czapa i do widzenia. Wszedłem z ciekawości tutaj do sekcji komentarzy na stronie Gońca, żeby poczytać sobie, jak ludzie na to reagują. Dożywocie. Jestem babcią. Nie wyobrażam sobie, jak można krzyknąć, a już katować. Nie powinno się na nią mówić babcia. Nie zasługuje na to. No i ten komentarz dostał 210 polubień. Ale wyobraźcie sobie, że znalazły się dwie osoby, które dały jej łapkę w dół. Dlaczego? Czyżby te osoby nie zgadzały się z tym, że pani ma dostać do... Pani. Że ta psychopatka ma dostać dożywocie? Naprawdę? Są tacy ludzie, którzy jeszcze bronią takiej psychopatki? Niżej odpisała też inna pani, że ta babcia zasługuje na sznur,
Kolejna osoba pisze, nie zarzuty o znęcaniu, a zarzuty znęcania, panie redaktorze. Aha, tu ktoś poprawił pana redaktora z gońca. Dożywocie dla okropnej, bezlitosnej staruchy. Tutaj ktoś pisze, tam się nią zaopiekują matki, aby dostała dożywocie. Niestety tak nie będzie. Wiele osób myśli, że na przykład osoba, która dopuści się do takiego strasznego czynu, czy to jest morderca, czy to jest pedofil, to muszę was niestety zmartwić, ale nie jest tak, że ta osoba jest wrzucana na przykład do grypsery, tak jak na filmie Symetria, polecam, bardzo fajny film, kto nie widział. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi na przykład osoba, która dopuściła się krzywdy na dziecku, myślę tutaj o pedofilii, i on jest wrzucany po prostu do grypsujących, którzy już tam wiedzą, jak się taką osobą zająć. To niestety tak już nie działa. W kryminale, jeżeli trafi taka osoba do kryminału, no to wtedy niestety ma ochronkę. Taka osoba dostaje na początku pojedynczą celę, na przykład zaprowadza się go na kuchnię, żeby pracowała ta osoba na kuchni, żeby miała kontakt z kryminalistami, powiedzmy z takiego niższego szczebla, czyli jak ktoś tam siedzi za takie, że tak powiem, słabsze występki, no to z takimi ludźmi przeważnie taka osoba trafia, takimi mniej szkodliwymi, a później jak ta osoba na przykład dostanie, powiedzmy, te dożywocie, to za jakiś tam dłuższy czas, kiedy te wszystkie emocje opadną, kiedy tak naprawdę już trochę się zapomni o tym, co ta osoba zrobiła, no to wtedy tam po paru latach nawet dopiero ta osoba jest już mieszana z innymi. No wiadomo, że też nie trafi do tych największych zakapiorów, bo tam nieważne, czy minie 5 czy 10 lat, bo od razu była czapa. Ale pamiętajcie, że taka osoba właśnie w więzieniu ma ochronkę i powiem więcej, tak podejrzewam, nie jestem na 100% pewny. Jeżeli słucha mnie jakiś pracownik więzienia, to mam nadzieję, że w komentarzu napisze, czy taka jest prawda, ale moim zdaniem, jeżeli taka osoba nie zostanie upilnowana, no to potem konsekwencje może ponieść klawisz albo naczelnik. Tak, gdzieś kiedyś czytałem, ale mówię, nie jest to pewna informacja, także jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, bardzo proszę napisać o tym w komentarzu i albo mnie poprawić, albo przyznać mi rację. Kolejnych komentarzy już nie będę czytał, bo tutaj te komentarze już są naprawdę bardzo mocne, dlatego nie będę czytał. No ludzie są strasznie oburzeni tym, co się stało. No powiem wam, że chyba nawet pierwszy raz czytam o sprawie, gdzie to babcia dokonała takiej potwornej zbrodni na swojej wnuczce. Nie kojarzę teraz takiej zbrodni, może kiedyś czytałem, a może nie. Ale no jestem naprawdę w głębokim szoku. Napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tej sprawie. Pamiętajcie, aby zachować też kulturę wypowiedzi, ponieważ każdy bluzg, czy na przykład nakłanianie do tego, aby tą babcię, wiecie, pyk, nie? Nie będę też tutaj używał takich słów. No to niestety YouTube to wrzuca do folderu spam, których ja tych komentarzy po prostu nie zatwierdzam, ponieważ no nie chcę się narażać platformie, dlatego jeżeli chcecie się wypowiedzieć na temat tej okropnej kobiety, no to musicie uważać na słowa. Nieraz też dostaję informacje w komentarzach, że ktoś tam napisał komentarz, a ja go usunąłem. Dlaczego to zrobiłem, skoro w tym komentarzu nie było nic złego? No ja usuwam tylko te komentarze, które już naprawdę wybiegają poza skalę, które na przykład wyzywają, atakują, bo nieraz YouTube zatwierdzi niestety takie komentarze i ja wtedy muszę usunąć taki komentarz, no ale dlatego przypominam, że przy takim temacie, jakie jest morderstwo, no to przypominam właśnie, żeby te zasady jednak utrzymać, żeby wasz komentarz nie trafił do folderu spam do sprawdzenia. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru, spokojnego dnia, nie wiem o której godzinie oglądacie. Odcinek wyjątkowo dzisiaj w sobotę, co nie zmienia faktu, że może będę częściej publikował takie podcasty. No zobaczymy, no myślę, że ta sprawa warta była poruszenia i pokazania, jakim potworem może być nie tylko rodzic, ale również własna, kochana czasem, no akurat ta nie była kochana, babcia. Tragedia. We mnie jeszcze siedzą emocje. Nie przedłużam. Życzę wszystkim, pamiętajcie o komentarzach,
o lajkach, o udostępnianiu tego materiału. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia w następnym podcaście.